Po prostu interesował się całą historią, ale historia Polski mniej więcej od XVI wieku do współczesności to jest moja pasja. Ostatnio staram się szukać analogii między II a III Rzeczpospolitą. To jest bardzo wdzięczny temat. Zresztą nasi prominenci chętnie się stroją w piórka. Mamy paru Piłsudskich, Dmowskich. Także te analogii są ciekawe i sporo na ten temat napisałem w ostatnim czasie. Twarze zgorzkniałe, blade i oczy co od lat chłoną cieknący z gazet wściekły, obmierzły jad. I usta, co nie znają zwykłych, życzliwych słów, warczeniem się witają lub odwróceniem głów. A przecież to Europa, raj ludzkości, błogosławiony obszar wspaniałości, ojczyzna mądrych ludzi, niepospolitych sumów. A tu się rano budzisz, by zobaczyć znów marnie rodzące pola, wysychający las, obłędna zła niedola wciąż prześladuje nas. Przekleństwo to czy fatu, czy może zwykły pech, strach oczekiwać jutra, smętnie ponuro źle, a czas do przodu leci i lata też trop trop. No i dla dobra dzieci czas wreszcie krzyknąć stop. Odwagi i fantazji nadszedł ostatni czas. Inaczej stepy Azji wkrótce pochłoną nas. A przecież to Europa tak bogata, poniklowana złota, pępek świata. Twoja i moja, nasza, wspólny, obszerny dom. Czy dla nas ta Europa